Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o mrówkach. Dzisiaj prezentacja kolonii Mermika SP. Najprawdopodobniej jest to Mermika Rubra. Posiad posiadam ją od dosyć niedawna, ponieważ złapałem ją niedawno w lesie pod kamieniem. Byli ze mną moi koledzy, którzy na pewno pojawią się w niedalekich odcinkach, kiedy będziemy odławiać jakieś kolonie. Tutaj jest to, w tej kolonii znajduje się jedna królowa, i jest to formikarium robione ręcznie, dlatego bardzo przepraszam za jakość szybki, ponieważ jest to szybka ze zwykłego plastiku, no niestety, ale teraz przejdziemy do trochę innej perspektywy. Tak wygląda całe formikarium od boku, mrówki dostały mącznika młynarka, larwę mącznika młynarka i miód bodajże lipowy, tak, miód lipowy. W kolonii znajduje się jedna królowa i podejrzewam, że około 30 robotnic. Są one zbite w taką można powiedzieć papkę jedną, taką dosyć ciekawą i one tam właśnie mają masę larw, które grzeją. Formikarium było robione z naprawdę bardzo łatwych rzeczy. Tak naprawdę jest to żwirek, jakieś patyki, kamyk, trochę ziemindem, A teraz przejdziemy do Makro takiego trochę większego. Tu można już zaobserwować jakieś larwy, ale niestety raczej nie uda mi się Wam pokazać królowej, ponieważ królowa jest w środku i jest ciężko widoczna. Mrówki są bardzo agresywne i szybko się rozwijają, dlatego bardzo polecam i łatwo je oczywiście odłowić. Tutaj na samym przodzie Forminkarium widać ziemię, którą sobie przyniosły. A teraz y, pokażę Wam trochę y, zbliżeń z większego makro, ale to może y, właśnie teraz. Poglądajcie sobie większe makro. Tutaj widać sporo, sporo larw, robotnicę i, i właśnie tej królowej próbuję dopatrzeć, ale nie widzę. Mamy, y, możecie sobie teraz patrzeć na larwy i na robotnicę. Teraz przechodzimy do jeszcze większego makro, gdzie naprawdę e, to już jest maksymalnie, patrząc pod uwagę m, możliwości e, aparatu, a tego po prostu możecie się nacieszyć. Jest to krótki odcinek, dlatego dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a teraz popatrzcie jeszcze przez chwilę na piękną kolonie Mermika SP. 40 sekund,